8/381 przez 2013 autorstwa Komisji Budżetowej. Na referenta wskazano pana radnego Wojciecha Liszkę. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 8/381 przez 2013 Rady Dzielnicy 10 Słoszowice z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2014 rok. Ustawa prawna. Paragraf pierwszy. Środki w wysokości 2,5 tysiąca złotych z zadania pod nazwą zakup adaptera podciśnieniowego do opóźnienia słowochronu oraz manometru testowego do słowochronu dla jednostki ratownictwa ratowniczego nr 6 Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się na zadanie pod nazwą zakup sprzętu łączności dla jednostki ratownictwa gaśniczego nr 6 Państwowej Straży Pożarnej. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jak mogę od razu? Oczywiście. Oczywiście ta zmiana podyktowana jest prośbą komendanta, który prosił o zmianę zakresu zadania. Proszę, komisja się przychyliła do tego. Dziękuję bardzo za odczytanie, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Otwieram dyskusję. Pan radny Michał Kotewski, proszę bardzo. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego dotuje się straż w mieście, a nie dotuje się straży, która działa na naszym terenie? W zadaniach priorytetowych na 2014 rok zgłosiłem wniosek o dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla Zbędniowic. Niestety została ona odrzucona. Dlatego prosiłbym o wyjaśnienie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych zechciałby odpowiedzieć? Otóż pan radny Liszka, proszę bardzo. Wydaje mi się, że Państwowa Straż Pożarna jest taką częścią, która nie chcę tu hierarchii jakiejś ustalać, ale wydaje mi się, że jednak ma mocniejsze znaczenie niż Ochotnicza Straż Pożarna. Nie można przeznaczyć dla wszystkich środków, stąd komisja zdecydowała, że jednak lepiej będzie na Państwową Straż Pożarną przeznaczyć niż na Ochotniczą. Ja jeszcze tylko już oczywiście panie radny, ja tylko jeszcze też niejako odpowiedzieć na pańskie pytanie. Nasuwa mi się taki wniosek właśnie na podstawie pańskiego pytania. Pan stwierdził, że czemu nie na Straż Pożarną, która działa na terenie naszej dzielnicy. No, ja śmiem twierdzić, że Państwa Straż Pożarna jak najbardziej działa również na terenie naszej dzielnicy. Absolutnie nie jest tak, że dajemy pieniądze, mamy zamiar dać pieniądze na Straż Pożarną, która by nie działała na terenie naszej dzielnicy. Jak najbardziej Państwa Straż Pożarna działa również na terenie dzielnicy 10. Proszę bardzo, pan tylko. Ja nie mam nic przeciwko temu, zgadzam się z tym, natomiast pierwszą i podstawową jednostką, która działa natychmiastowo, jest niestety Ochotnicza Straż, która działa na naszym terenie. I do każdej akcji, czy do pożaru, czy do wypadku, w pierwszej kolejności oni wyruszają. Dobrze. Jeszcze tylko mogę odpowiedzieć. Akurat tydzień temu na osiedlu Gminy, na osiedlu pod Fortem, była akcja Straży Pożarnej. Przyjechała Państwowa Straż Pożarna. Trzy jednostki. No i mam nadzieję, znaczy nie ma sensu się chyba tutaj licytować, bo to Straż Pożarna jedna i druga są ważne. Któraś otrzymuje. Na wszystkie nie mamy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Wobec braku innych dyskusji, wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.